Chwała Bogu, bracia i siostry. Ostatnim razem na tym miejscu dzieliłem się słowem z pierwszej księgi Samuela, które opowiadało o potyczce Dawida z Goliatem. I dzisiaj chciałbym kontynuować usługiwanie właśnie w temacie Dawidowym. Chciałbym opowiadać o tym, co przeżywał po tym triumfie nad Goliatem w swoim życiu. Kochani, Dawid zachował się bardzo pokornie i myślę, że ta cecha, pokora była jedną z tych cech, która go wyróżniała, bo kiedy zwyciężył Goliata, kiedy śpiewano o nim wielkie pieśni, kiedy podziwiano go, wychwalano go, to on pozostał tym samym człowiekiem, którym był przed tym zwycięstwem. Cały naród był mu wdzięczny za zwycięstwo. Wszyscy dziękowali mu, stał się liderem, stał się osobą taką podziwianą. Natomiast można powiedzieć, że ta woda sodowa nie uderzyła mu do głowy. Ta chwała, ta gloria, która spadała na niego, nie zepsuła go. Życie Dawida było świadectwem Bożej mocy. Życie Dawida było czyste przed Bogiem. Tak jak przed zwycięstwem nad Goliatem, tak i po. Dawid zachowywał się w stosunku Boga w sposób taki posłuszny, odnosił się do Boga z szacunkiem i z szacunkiem odnosił się do Jego słowa. Kochani, i kiedy czytałem historię Dawida, kiedy analizowałem i przechodziłem rozdział po rozdziale do naprzód tej księgi, pierwszej księgi Samuela od 17 rozdziału, gdzie jest opisane zwycięstwo nad Goliatem, to tam zauważyłem, można powiedzieć, straszne i trudne rzeczy. I zadałem pytanie, dlaczego? Dlaczego takie rzeczy trudne i straszne się pojawiają? Dlaczego po tych wszystkich cudownych wydarzeniach, jakie działy się za sprawą Dawida, dlaczego po tym wspaniałym zwycięstwie Dawid musiał przeżywać w swoim życiu niesamowite problemy? Były to bardzo poważne problemy i te problemy z dnia na dzień, z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc zaczęły się piętrzyć. Także można powiedzieć, że Dawid stał się taką zwierzyną łowną. Musiał uciekać w obawie o swoje życie, musiał chronić się po różnych dziwnych miejscach. Po pierwsze stał się, teraz żeby użyć właściwego słowa, uchodźcą, emigrantem, tak, czy imigrantem? Emigrantem. Musiał opuścić swoje ziemię, na pewno swoje miasto, ziemię izraelską. Tułał się od miasta, od warowni do warowni ludów, z którymi walczył. Musiał się przed nimi nieraz upokorzyć. Dlaczego takie rzeczy przyszły na Dawida? Dlaczego musiał się gdzieś tam chronić po pustyniach, po jaskiniach, kiedy odniósł tak wielkie zwycięstwo, tak wielki triumf w swoim życiu? I dzisiaj chciałbym, kochani, podzielić się swoimi rozmyślaniami na ten temat i podzielić się z wami próbą odpowiedzi na to pytanie właśnie, dlaczego tak się wydarzyło. O problemach Dawida otwórzcie proszę swoje Biblię, otwórzcie je na pierwszej księdze Samuela. Myślę, że teraz przez najbliższe parę minut przejdziemy sobie przez kilka rozdziałów, bo chciałbym, żebyśmy sobie przypomnieli, z jakimi problemami do czynienia miał Dawid. I to wszystko działo się zaraz po tym, kiedy odniósł wspaniałe zwycięstwo, kiedy był, można powiedzieć, w wspaniałym miejscu w swoim życiu. Pierwsza księga Samuela w 18 rozdziale, od 10 do 11 wersetu czytamy takie słowa. Od tego dnia, od dnia, kiedy Saul usłyszał, jak kobiety w Izraelu śpiewają wspaniałe pieśni o Dawidzie i śpiewają, że pobił on więcej niż Saul, że jest lepszy niż Saul. Saul od tego dnia i nadal spoglądał Saul na Dawida z zazdrością. Następnego dnia wstąpił w Saula zły duch od Boga i tutaj chcę jedynie podkreślić, że Bóg nie daje złych duchów, tych pochodzących od złego, ale tutaj jest mowa prawdopodobnie o takim przygnębieniu. Zły duch od Boga, tak iż w domu popadł w szał. Dawid grał na harfie jak co dzień. Saul zaś trzymał w ręku włócznie. Wtem rzucił Saul włócznie z tym zamiarem przygwożdże Dawida do ściany.
lecz Dawid uskoczył przed nim dwukrotnie. I kochani, obróćcie stronę na następną, kartkę na następną stronę. W 19 rozdziale, w pierwszym wersecie czytamy takie słowa. A Saul mawiał do Jonatana, swego syna, i do wszystkich swoich sług, że chce zabić Dawida. Jonatan jednak, syn Saula, sprzyjał bardzo Dawidowi. I w tym samym rozdziale, 19 rozdział, 9 do 12 werset, czytamy takie słowa. Kolejna próba zabójstwa Dawida przez Saula. Saula zaś opadł zły duch zesłany przez Pana. Gdy pewnego razu przebywał w swoim domu, trzymając w ręku włócznie, Dawid zaś grał na harfie. Chciał Saul przebić Dawida włócznią i przygwozić go do ściany, lecz ten wymknął się Saulowi, tak iż tamten wbił włócznie w ścianę. Dawid zaś uciekł i uratował się. Tejże nocy wysłał Saul oprawców pod dom Dawida, by go pilnowali i rano go zabili, lecz Michal, jego żona, doniosła o tym Dawidowi, mówiąc: jeżeli w ciągu tej nocy nie ujdziesz z życiem, jutro zostaniesz zabity. I Michal spuściła Dawida w dół przez okno, tak iż uszedł i wymknął się i uratował. Kochani, w krótkim okresie czasu trzy próby zabójstwa, ale to nie koniec. Kolejny rozdział, 19, mówi nam, że tam, gdzie Dawid podążał, tam podążali za nim szpiedzy Saula, tam przebywali ludzie wierni Saulowi i oni donosili na Dawida. Donosili do Saula, mówili Saul, kiedy przybywali do Saula na jego dwór, mówili: Saulu, oto Dawid ukrywa się tam i tam, wyślij tam swoich ludzi, żeby schwytali, żeby zabili Dawida. I Saul to czynił. W 21 rozdziale czytamy o tym, że w pewnym momencie, kiedy Dawid już wiedział, że nie ma czego szukać w otoczeniu Saula, gdzie już był pewny, że jego śmierć jest postanowiona w ziemi izraelskiej, w ziemi judzkiej, czytamy, że Dawid udaje się na wygnanie do Gat, aby ratować swoje życie. I kochani, tam, kiedy przychodzi do króla, kiedy jest przedstawiany królowi, inni książęta filistyńscy, bo król Akisz był królem filistyńskim, zaczynają mówić do nich: kogo ty przyjmujesz tutaj u siebie? Ty uważaj, to jest ten Dawid, o którym tak i tak śpiewano, że on pobił tyle i tyle Filistyńczyków. Czy jesteś pewny, że na pewno chcesz tego człowieka tutaj mieć blisko siebie? Wiecie, Saul to usłyszał i postanowił udawać obłąkanego przed tym królem. Postanowił udawać, że jest coś z nim nie tak psychicznie. To było to wielkie upokorzenie w jego życiu, kiedy, żeby ratować swoje życie przed ludźmi, u których szukał ratunku, z którymi jeszcze niedawno walczył, ale musiał uciec przed złym królem Saulem. Musiał w ten sposób się uniżyć. Gdzieś toczył pianę na swoich ustach, zachowywał się w sposób taki jak szaleniec. I wtedy król zobaczył Dawida i doszedł do wniosku, do przekonania, że coś mu się chyba poplątało w głowie, że on tutaj szaleńców ma dość i nie chce takiego człowieka. I wypędził Dawida i w ten sposób Dawid ocalił swoje życie. Kochani, wszędzie, z każdej strony na Dawida czyhały niebezpieczeństwa. Jak zaszczute zwierzę, jak pies, który jest ścigany z kąta w kąt i nawet, wiecie, za granicami kraju nie mógł znaleźć, ze względu na właśnie swoją sławę, ze względu na to zwycięstwo nad Goliatem, nie mógł znaleźć sobie spokoju. W 22 rozdziale czytamy, że Dawid chroni się w jaskini Adullam. Następnie przechodzi do Moabu i tam u króla znowu innego pogańskiego próbuje znaleźć spokój, próbuje gdzieś tam osiąść, zabrał tam swoich rodziców, żeby ich schronić. Widocznie Saul był na tyle owładnięty zazdrością, tą rządzą mordu, że kierował się również te swoje złe zamiary względem jego rodziny. I Dawid bierze swoich rodziców i przenosi ich do Moabu, ale dostaje słowo od proroka, który go ostrzega. Prorok Gad mówi do niego: to nie jest miejsce dla ciebie, zabierz stąd swoją rodzinę i idź stąd. Kochani, kolejne trudne wydarzenie i powiem wam, że dla mnie to jest najbardziej chyba takie wydarzenie wstrząsające, najtrudniejsze z tego wszystkiego, co działo się wokół Dawida, może nieco co on doświadczał, ale myślę, że ta historia dotknęła go bardzo. To jest historia, w której Abimelek, król, znaczy nie król, kapłan, do którego udał się po Achimelek, przepraszam, bo Achimelek, do którego udał się Dawid,
gdzie udawał przed nim, że idzie z misją w imieniu Saula, i ten mu pomógł, dał mu miecz Goliata, dał mu chleby, żeby mógł się posilić. Wiecie, kiedy Saul się o tym dowiedział, że był człowiek, który pomógł Dawidowi, który nie zawiadomił Saula, ogarnęła go żądza zemsty, żądza mordu. Wiecie, w tym najbardziej dla mnie wstrząsające jest to, że tak naprawdę Achimelek nie wiedział, że Dawid jest ścigany przez króla Saula. Achimelek, nawet gdyby chciał, gdyby był tak niegodziwy, żeby donieść na Dawida, nie mógł tego zrobić, bo Dawid mu się przedstawił: witaj kapłanie, pomóż mi, wychodzę z misją od króla, nikt o tym nie wie, tylko król, są ze mną jeszcze ludzie, pomóż mi, daj mi to wszystko, co możesz mi dać, okaż mi swoją pomoc. Wiecie, Achimelek o tym nie wiedział. I na nic się zdały jego tłumaczenia. Kiedy stanął przed Saulem, kiedy wezwał go Saul z, jeszcze z innymi kapłanami, z innymi współtowarzyszami, zwrócił się do niego w ten sposób. O tym czytamy w 22 rozdziale od 16 do 20 wersetu. Król jednak rzekł: zginiesz, Achimeleku, ty i cała rodzina twojego ojca. I nakazał król swojej przybocznej straży: przystąpcie i wybijcie kapłanów pana, gdyż i oni popierają Dawida, a chociaż wiedzieli, że uciekł, nie zawiadomili mnie. Lecz słudzy królewscy nie chcieli przyłożyć swojej ręki do tego, aby wytracić kapłanów pana. Rzekł więc król do Doega Edomity, który był w tamtym czasie, w tamtym miejscu u kapłana Achimeleka. Biblia mówi, że był przed panem i podejrzał, że był tam Dawid, był świadkiem tego wszystkiego, podglądał, co się tam stało, co się wydarzyło, jakiej pomocy Achimelek udzielił Dawidowi. Rzekł więc król do Doega: przystąp ty i wybij kapłanów. Przystąpił tedy Doeg Edomita i on targnął się na kapłanów i wymordował w tym dniu 85 mężów noszących lniany efod. Kochani, ale to nie wszystko. A w mieście kapłańskim Nob ten sam człowiek wytępił ostrzem miecza mężczyzn i kobiety, dzieci i niemowlęta, i woły, i osły, i owce. Wszystko to wybił ostrzem miecza. Ocalał tylko jeden syn Achimeleka, syna Achituba imieniem Ebiatar. Ten uszedł i przyłączył się do Dawida. Dla mnie najbardziej, najcięższe doświadczenie. Wiecie, Dawid odtąd już nie tylko czuje się, że to na niego jest polowanie, ale widzi, że ręka Saula, zbrodnicza ręka Saula dotyka również ludzi, którzy mu pomagają, do których on się zwraca. Kochani, kolejne trudne wydarzenia. Dawid ratuje miasto Kejle z rąk Filistyńczyków, wiecie, i wydawać by się mogło, że dostanie za to wdzięczność, dostanie za to ochronę, zamyka się w tym mieście, siedzi w tym mieście i nadchodzi, nadciąga Saul i pan, i Dawid pyta się pana: czy jeśli zostanę w tym mieście, wydadzą mnie Saulowi, czy mam stąd uciekać? I pan mówi: tak, wydadzą cię, opuść to miejsce. Wiecie, jak może się czuć człowiek, który jest ścigany, jest jak pies tropiony przez Saula, pomaga innym, bo uratował to miasto z rąk Filistyńczyków. Można powiedzieć, że uratował im życie i dowiaduje się i ma słowo od pana, że ci ludzie odwdzięczą mu się w ten sposób, że wydadzą go. I to go zmusza do ucieczki. Kolejne trudne chwile. Dawid ukrywa się na pustyni, w górach, gdzie ciągle ktoś go zdradza, ktoś donosi Saulowi, że o, tam jest Dawid, przyjdź. Wiecie, i Biblia mówi, że już jest tak blisko Saul Dawida, że no w zasadzie już prawie go pojmuje. I jest, czytamy o tym w 23 rozdziale, w 26 wersecie pierwszej księgi Samuela. I szedł Saul po jednej stronie góry, a Dawid ze swoimi wojownikami po przeciwległej stronie góry. A gdy Dawid śpiesznie uchodził przed Saulem, Saul zaś ze swoimi wojownikami już otaczał Dawida i jego wojowników, aby ich pojmać. I kochani, jakby gwóźdź do trumny, chociaż może moim zdaniem to jest jeszcze gorsze niż gwóźdź do trumny. Pamiętacie, co się wydarzyło w mieście, które założył Dawid, które gdzieś objął w panowanie, gdzie przebywało tam 600 jego wojowników, ich rodziny, rodzina, w tym dwie żony Dawida. Wiecie, co tam się stało? Kiedy Dawida tam nie było, kiedy był gdzieś tam na jakiejś wyprawie wojennej, najechali to miasto, czytamy, Amalekici. Spalili to miasto. Uprowadzili wszystkie dzieci i wszystkie kobiety. I do tego wszystkiego, jeszcze do tych wszystkich problemów Dawida doszło to, że jego własni ludzie, żołnierze, chcieli go zabić, bo widzieli w nim winę za to, co się stało.
Ludzie Dawida chcieli go ukamienować, o tym czytamy w rozdziale 30. Wiele, wiele innych problemów w życiu Dawida, ale skupiam się właśnie na tych, które wystąpiły w jego życiu przed objęciem tronu królewskiego. Jaki jest wniosek z tego takiego krótkiego streszczenia tych kilku rozdziałów? Wniosek jest taki, że jeden z największych bohaterów biblijnych w tym czasie swojej młodości, kiedy mógł mieć 10, 20, między 20 a 30 lat, doświadczał właśnie tak trudnego okresu w swoim życiu. Nie wiem, czy jesteśmy sobie w stanie to wyobrazić, ale to, co przed chwileczką powiedziałem, miało za zadanie, ma za zadanie uświadomić nam, w jakim położeniu był Dawid, w jak fatalnym był położeniu. Przechodzi niewyobrażalne trudności, w niczym nie zawinił, jego postawa była nieskazitelna i godna naśladowania, był blisko Boga, odniósł wielkie zwycięstwo, a tu pasmo trudności, pasmo wielkich doświadczeń. I wiecie, jak czytałem tę historię, to zadałem sobie pytanie, Panie Boże, dlaczego tak się działo? Dlaczego taki ciąg zdarzeń tragicznych miał miejsce w życiu Dawida? I zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym powiedzieć jeszcze o trzech rzeczach. Czy zło pochodzi od Boga? Bo takie myśli mogą się gdzieś rodzić, kiedy to czytamy. Są ludzie, którzy tak twierdzą, którzy zarzucają Bogu, no to Bóg jest, Bóg to wszystko sprawił. I ja chcę tutaj teraz z tego miejsca podkreślić, że Pan Bóg absolutnie nie stał za żadną z tych złych rzeczy, które gdzieś wydarzały się na przestrzeni tego czasu, gdy Dawid uciekał przed Saulem. Pan Bóg nie stał za chorobliwą zazdrością i rządzą mordu, która była w Saulu. On nie był dawcą morderstwa, zdrady, której dopuścił się Doegedomita. Źródłem tych rzeczy, i zawsze tak jest, i zawsze tak będzie, że źródłem wszelkiego zła jest diabeł, przeciwnik Boga, ale również przeciwnik każdego człowieka i również przeciwnik Dawida. Pan Bóg jest Bogiem świętym, czystym, który się brzydzi wszelką nieprawością. O tym czytamy między innymi w pierwszym liście Jana, w pierwszym rozdziale, w 5 wersecie. Czytamy tam takie słowa, które pisze Jan. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. A więc zło nie pochodzi od Boga. Drugie takie pytanie, zanim podejmę się próby odpowiedzi na to pytanie, dlaczego te trudności, i przedstawię jakby swoje myśli na ten temat. Czy Pan Bóg może karcić chrześcijanina? Jak myślicie? Czy Pan Bóg może karcić człowieka, który wierzy? Jak najbardziej. Czy Dawid był karcony przez Pana Boga poprzez tę sytuację? Jak myślicie? Czy był karcony przez Pana Boga? Chcę odpowiedzieć na to pytanie przed tym, jak będę udzielał odpowiedzi na to pytanie podstawowe. Dlaczego? Ponieważ nie czytam w Bożym Słowie, w tych rozdziałach od 18 aż do 31, czy nawet jeszcze dalej, żeby Dawid w czymkolwiek zawinił względem Boga bądź względem ludzi. Owszem, zdarzały się sytuacje, kiedy gdzieś tam jego postępowanie było zatrzymywane przez Pana Boga i przez ludzi, których Pan Bóg wykorzystywał, na przykład przez jego późniejszą żonę, która go zatrzymała przed tym wyrządzeniem tej sprawiedliwości, w cudzysłowie powiedzmy, na domu Nabala, tak? Kiedy Nabal powiedział, a kim jest ten Dawid, że ja mu teraz będę pomagał, bo Dawid wysłał tam posłów i ludzie, których wysłał, wrócili do Dawida i powiedzieli mu, zostaliśmy zlekceważeni, zostaliśmy obrzydliwie potraktowani, nie odpłacono nam tym, na co zasługiwaliśmy, bo przecież zajmowaliśmy się pasterzami Nabala i ochranialiśmy jego trzody, kiedy gdzieś tam pasał z nami owce, a on z nami tak postąpił. Wtedy Dawid w gniewie chciał ruszyć i zabić tego człowieka i sam powiedział do swojej żony, że do swojej przyszłej żony, do żony wtedy Nabala, że był gotowy wymordować wszystkich mężczyzn. Powiedział, że dobrze, że wyszłaś mi na spotkanie, bo do rana nie pozostałby nikt z mężczyzn w twoim domu. Ale czytam i nie widzę żadnego momentu w życiu Dawida, który wymagałby karcenia ze strony Pana Boga w tamtym czasie oczywiście.
czytam wręcz i widzę, że w tym czasie Dawid był w porządku przed Panem Bogiem. A więc Bóg nie ma nic wspólnego ze złem, które się w tamtym czasie działo. Bóg nie był jego źródłem. Pan Bóg nie karcił Dawida, ponieważ Dawid zachowywał się w porządku przed Panem Bogiem. Tym bardziej też po trzecie mogę powiedzieć, że Dawid nie był też poddany Bożemu sądowi za grzech, bo Pan Bóg też może sądzić za grzechy. Tak jak pamiętacie, sądził narody kananejskie za te niegodziwości moralne, za życie w bałwochwalstwie, za życie w nieposłuszeństwie i ciągłym buncie i odrzucaniu tego, co Pan Bóg do nich mówił, wzywając ich do upamiętania. A więc to nie było karcenie, to nie był sąd. A więc dlaczego? Dlaczego tak się działo? Kochani, ja widzę, kiedy rozmyślałem nad tym, kiedy czytałem psalmy Dawida, które pisał w czasie tych trudnych doświadczeń, widzę jakby trzy rzeczy i o trzech rzeczach chciałbym wam powiedzieć i chciałbym, żebyśmy z tego wyciągnęli jakieś wnioski dla siebie. Po pierwsze, te trudności działy się w życiu Dawida, ponieważ Pan Bóg miał dla życia Dawida plan, a ten plan wymagał przygotowania Dawida do realizacji tego planu. Bóg miał dla niego plan, Dawid musiał zostać odpowiednio przygotowany. Kiedy cofniemy się do jeszcze tych dobrych czasów w życiu Dawida, kiedy sięgniemy wstecz aż do momentu, w którym Dawid zostaje namaszczony na króla, czytamy takie słowa. Pierwsza księga Samuela, 13 rozdział od 13 do 14 wersetu. Wtedy rzekł Samuel do Saula, to jest wtedy, kiedy Saul nie posłuchał Boga, kiedy okazał nieposłuszeństwo, popełniłeś głupstwo. Gdybyś był dochował przykazania Pana, Boga Twego, które On Ci nadał, Pan byłby utwierdził królestwo Twoje nad Izraelem na wieki. Lecz teraz królestwo Twoje nie utrzyma się. I słuchajcie tego, Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co Ci Pan rozkazał. O Dawidzie i o tym momencie powołania, o przyczynie powołania, o tym, jak to wyglądało, czytamy również w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale od 21 do 23 wersetu. Tam apostoł Paweł zwraca się do ludzi, którym zwiastuje Ewangelię, mówi im takie słowa i przytacza też historię Dawida. Potem zażądali króla i Bóg dał im Saula, syna Kisza, męża z pokolenia Beniamina, który panował 40 lat. A gdy go odrzucił, powołał im na króla Dawida i wystawił mu świadectwo w słowach: znalazłem Dawida, syna Jessego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. Z jego to potomstwa, zgodnie z obietnicą, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa. Kochani, Biblia mówi, że Pan Bóg miał przygotowany plan. Czy Pan Bóg mógł sam wykonać ten plan? Mógł wykonać ten plan, ale Pan Bóg chciał wykonać ten plan razem z ludźmi i do tego, żeby wykonać ten plan, potrzebował ludzi. Kochani, ludzie mają słowo od Pana Boga i mają możliwość, żeby w swoim życiu dokonywać właściwego wyboru i żyć według Słowa Bożego. I słowa, które tutaj czytaliśmy odnośnie powołania Dawida, oznaczają, to są słowa: Pan wyszukał, a w Dziejach Apostolskich znalazłem Dawida. Te słowa oznaczają, że Pan Bóg nie wykreował spośród ludzi człowieka, który był ślepo jemu posłuszny, który był jak robot, który mechanicznie miałby wykonywać polecenia Boga. Nie. Pan Bóg szukał, szukanie jest procesem, żeby znaleźć, trzeba szukać, trzeba rozpatrywać różne opcje. I Biblia mówi, że Pan Bóg znalazł Dawida, bo widział, że jego serce przylgnęło do Boga, że jego serce jest blisko Boga, że jego serce jest według serca Bożego. I Pan Bóg postanowił, żeby wybrać Dawida i użyć do swoich celów. Ale Dawid nie był robotem, nie był taką maszyną, która byłaby zaprogramowana, żeby teraz robić wszystko to, co Pan Bóg zamierzył. Dawid był człowiekiem i tak jak już wcześniej mówiłem w poprzedniej mojej usłudze i teraz na początku, był człowiekiem, który kochał
Boga, który był blisko Niego, który żył nienagannie. I to był Jego wybór, Jego decyzja doceniona przez Boga. Zauważmy, kochani, że w domu Jessego było jeszcze 7 pozostałych braci. Było 8 synów Jessego i tylko jednego wybrał Pan Bóg. Tylko co do jednego powiedział, że to jest człowiek według mojego serca. Powiedział do Samuela, nie patrz na wygląd, bo wygląd nie jest ważny. Zobacz na serce. Serce Dawida najbardziej przylgnęło do mnie, jest moim sercem. Z tego, co wyczytałem, Dawid, kiedy został namaszczony przez proroka Samuela na króla, mógł mieć około 12-16 lat, między 12 a 16 rokiem życia mógł być. Czy patrząc na charakter ludzki, na życie człowieka, na jego na naturę człowieka, opierając się na Biblii, czy możemy powiedzieć, że Dawid był doskonałym człowiekiem? Nie był doskonałym człowiekiem. Czy Dawid był gotowy, żeby od razu zostać królem i zmierzyć się z wszelkimi wyzwaniami, jakie z tego tytułu wypływały? Był gotowy? 12-16 lat? Zero doświadczenia? Nie był gotowy. Pan Bóg chciał uczynić Dawida jednym z najpotężniejszych królów izraelskich i takim go później uczynił. Co więcej, to Pan Bóg postanowił, że z jego rodu wywiedzie Zbawiciela, wywiedzie Mesjasza. Kochani, i kiedy zastanawiałem się, dlaczego te trudności, to tak pomyślałem właśnie o tym, że Pan Bóg widział serce Dawida, widział, jakim jest, ale wiedział, że on potrzebuje przygotowania. Wiedział, że potrzebuje, żeby właściwie go ukształtować, żeby właściwie go wypalić, ugruntować i utrwalić to wszystko pozytywne, co czuł do Boga, żeby to trwało przez ten cały okres, kiedy będzie wypełniał plan Boży. Kochani, realizacja wielkich zamiarów i wielkich planów względem Dawida i jego rodu wymagała odpowiednich przygotowań. I kiedy myślałem o tych trudnościach, ta odpowiedź przyszła do mnie, wydaje mi się, jako taką jedną główną, podstawową odpowiedzią. Dawid musiał być jak złoto wypróbowane w ogniu, musiał być przepalony. Pan Bóg musiał doświadczyć go ogniem prób każdej dziedziny jego życia, żeby go sprawdzić, żeby wypalić to, co wymagało wypalenia, żeby go doświadczyć i żeby mógł dalej iść i wykonywać to, co Bóg od niego wymagał. Czy Pan Bóg miał moc, żeby uchronić Dawida w jednej chwili od tych wszystkich trudnych doświadczeń? Miał Pan Bóg moc? Jak za pstryknięciem palca, prawda? Mógł zupełnie rozwiązać każdy jego problem, ale Pan Bóg tego nie robił. Człowiek, znamy ludzką naturę, sam też to widzę po sobie, człowiek bardzo szybko przywyka do dobrobytu, do powodzenia, do życia w dostatku. I tak zadałem sobie pytanie i zacząłem się zastanawiać, co by było, gdyby Dawid pozostał w tym miejscu zwycięstwa nad Goliatem i tylko pławił się w tych luksusach, które na niego dzięki temu spadło, cieszył się i słuchał tych miłych pieśni, które śpiewały kobiety izraelskie o nim, o jego zwycięstwie. Czy patrząc na ludzki charakter, na naturę człowieka, mogłoby być tak, że Dawid w tym miejscu zatrzymałby się, spocząłby na laurach i nie podążałby dalej za Bogiem? Skupił się na tym, co miał na wyciągnięcie ręki i nie podążał dalej za Bogiem? Ludzka natura taka jest, kochani. Kiedy my mamy wszystkiego pod dostatkiem, to przywykamy do tego, a kiedy już przywykniemy do tego, kiedy już znika dziękczynienie, to chcemy jeszcze więcej. Widzimy, że inni mają więcej, zaczynamy się porównywać, zaczyna być w naszym zazdrość, a wiemy, do czego doprowadziła zazdrość w życiu Saula. Pan Bóg to wiedział i chciał przygotować Saula, chciał utrwalić w nim serce prawe, serce czyste. Dawid musiał się nauczyć tego wszystkiego po to, żeby móc powiedzieć, że wszystko zawdzięcza Bogu, a nie sobie. W psalmie 142, w 6 wersecie, psalm 142, 6 werset, i czytam tutaj z przekładu Ewangelicznego Instytutu Biblijnego, czytam takie słowa, które pisze w tym psalmie Dawid. Do Ciebie wołam, Panie, ogłaszam, jesteś moim schronieniem, Ty jesteś dla mnie wszystkim, co mam na tym świecie. I myślę, że te problemy, te sytuacje
były właśnie po to, żeby Dawid zawsze był w stanie, zawsze był gotów powiedzieć: Boże, wszystko, co mam na tym świecie, to zawdzięczam Tobie i to wszystko pochodzi od Ciebie. Był okres w życiu Dawida i to zdarzyło się dwukrotnie, że mógł dwukrotnie pójść na skróty i Dawid tego nie zrobił. Wiecie kiedy? Kiedy mógł przybliżyć do siebie swoje królestwo i swoje panowanie? Mógł to osiągnąć szybciej? Wiecie? Pan Bóg dał dwa razy taką sytuację, kiedy Saul był na wyciągnięcie jego miecza. Kiedy wystarczyło tylko pchnąć nóż i zabić Saula. I wiecie, te próby, te doświadczenia, wierzę, już wcześniejsze, bogobojna postawa, to utrwalanie, wypalanie przez Boga, one doprowadziły Dawida do tego, że nie ważył się podnieść ręki na pomazańca pańskiego. Gdzie Biblia mówi, że to Pan sprawił taką sytuację, to Pan sprawił taką okazję. Gdzie przyjaciel Dawida, będący tam z nim, mówi mu: to Pan wydał go w Twoje ręce. Dawidzie, oto jest sposobność, rozwiąż ten problem. Ile skróciłoby to walki, ile skróciłoby to tych dni tułaczki, poniewierania, ale Dawid powiedział nie, bo bał się Boga. Powiedział nie. I kochani, trudności, przez które Dawid przechodził ze swoim Bogiem, kształtowały i hartowały bojaźń Bożą, która była w jego życiu. A te dwa wydarzenia, kiedy dwukrotnie darował życie Saulowi, bo nie chciał podnieść ręki na pomazańca pańskiego, są dla mnie tego dowodem. I wierzę, że właśnie dlatego w życiu Dawida były te trudności, żeby go przygotować, żeby go zaprawić do walki zawsze według Bożych zasad. Po drugie, kochani, to jest ta pierwsza moja odpowiedź, czy próba odpowiedzi. Może będziecie mieli jakieś swoje przemyślenia na ten temat. Trudności po to, żeby przygotować Dawida do realizacji Bożego planu. Po drugie, Pan Bóg chciał nauczyć Dawida, aby ten błogosławił jego imię w każdym czasie. Wspaniałym, mniej wspaniałym, dobrym, niedobrym, okropnym, nieznośnym. W każdym czasie. Czytamy o tym w psalmie 34. I zachęcam was, kochani, do tego, żebyśmy czytali psalmy w kontekście tego, co działo się w życiu Dawida. Jeżeli czytamy, że Dawid udawał, że psalm powstawał, kiedy Dawid udawał obłąkanego przed Abimelekiem, to jest to samo, znaczy to jest, żeby wyjaśnić tutaj, Dawid udawał obłąkanego przed Akiszem i o tym czytamy w pierwszej księdze Samuela, a psalm mówi o Abimeleku, ale to są te dwie same osoby, ponieważ królowie filistyńscy nosili taki przydomek Abimelek, więc mówimy tutaj o tej samej osobie. I wiecie, kiedy czytamy w psalmie, że psalm rozpoczyna się od wprowadzenia, takiego nakreślenia sytuacji, że oto psalm powstał, kiedy udawałem obłąkanego przed Abimelekiem, to wróćmy do tej historii, wróćmy do niej, zbadajmy, co tam było, jakie emocje przeżywał, w jakich okolicznościach był Dawid. I kiedy w tym momencie Dawid był ścigany z każdej strony i z każdej strony groziło mu niebezpieczeństwo, pisze takie słowa, psalm 34, od 2 do 5 wersetu. Będę błogosławił Pana w każdym czasie. Chwała Jego niech będzie zawsze na ustach moich. Dusza moja będzie się chlubić Panem. Niechaj słuchają pokorni i weselą się. Wysławiajcie Pana ze mną, wywyższajmy wspólnie imię Jego. Szukałem Pana i odpowiedział mi i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. Kochani, olbrzymie próby, które przechodził Dawid, one powodowały, że szukał Boga i lgnął do Niego jeszcze bardziej. Wołania Dawida nie pozostawały bez odpowiedzi w tych wszystkich wydarzeniach, kiedy byśmy czytali i rozważali każdą z tych historii z pierwszej księgi Samuela, możemy zobaczyć wspaniałą rękę Pana Boga, która gdzieś tam zawsze, kiedy już było blisko, żeby zabić Dawida, Pan Bóg go ratował różnymi sposobami. I w tym trudnym czasie, w tym czasie, kiedy okoliczności się nie zmieniały, a problemy się piętrzyły, Dawid był wytapiany jak w tyglu. Wiecie, tygiel to jest takie narzędzie, do którego dawało się złoto, wsadzało się do ognia i to złoto się oczyszczało, topiło, było w płynnie i później już można było to złoto oczyścić. I Dawid był wytapiany jak w tyglu i on w całej tej sytuacji znajdował siłę, chęci i motywację do tego, żeby wielbić Boga, ale nie tylko, żeby wielbić Boga, żeby również zachęcać innych, żeby wołać: uwielbiajcie Pana ze mną, wywyższajcie Jego imię, bo jest godzien. Im bardziej przeciwnik atakował Dawida, tym bardziej Dawid uwielbiał imię Pana Boga i tym bardziej jego uwielbienie stawało się
głośniejsze. Czyli to jest druga rzecz, druga odpowiedź. Pan Bóg chciał nauczyć Dawida, aby ten błogosławił jego imię w każdych okolicznościach. I tak było. I to jest dzisiaj, wiecie, te psalmy są dzisiaj dla nas niesamowitym zbudowaniem, kiedy przechodzimy przez trudności, możemy czytać i takim zbudowaniem wiem, że, bo razem czytałem, czy czytaliśmy rodzinnie z naszym tatą te psalmy, kiedy w naszym życiu było ciężko. Ja osobiście się budowałem, kiedy w moim życiu było ciężko, na podstawie tych psalmów. Trzecia odpowiedź, trzecia moja myśl na pytanie dlaczego, to to, że tak jest i to się nie zmieni. Wróg walczył przeciwko Dawidowi. Wróg chciał zabić Dawida. Wróg chciał zniszczyć Boży plan. Zniszczyłby Boży plan, gdyby zabił Dawida, ale temu diabłu się nie udało, ponieważ Bóg był z Dawidem. Szatan widział Dawida, widział jego życie, jego przywiązanie do Boga. Dawid pokonał Goliata, a mogę powiedzieć, że Goliat był wysłannikiem szatana, który, pamiętacie, złorzeczył Bogu, złorzeczył Izraelitom. I diabeł, myślę, chciał za wszelką cenę zemścić się na Dawidzie za jego postawę, za zwycięstwo nad Goliatem. I atakował go, atakował i chciał go zabić, ale to mu się nie udało. To jest ta trzecia odpowiedź, kochani, czyli trudności były po to, żeby przygotować Dawida, żeby wypalić go, żeby przygotować jego postawę, chociaż Dawid w niczym nie zawinił i te problemy nie były wynikiem Bożego sądu. Po drugie, Pan Bóg chciał nauczyć Dawida wywyższać jego imię w każdej sytuacji. Po trzecie, życie Dawida nie podobało się szatanowi, szatan za wszelką cenę chciał go zniszczyć. Kochani, wnioski. Wnioski dla mojego i dla twojego życia, przede wszystkim dla mojego życia. Pamiętajmy i chcę pamiętać, że Pan Bóg ma plan dla mojego życia. Jest to najwspanialszy, najdoskonalszy, najbardziej satysfakcjonujący plan. Jest jak strzał w dziesiątkę. Wszędzie, gdzie pójdę w inną stronę, nie będzie już dychy. Będzie coraz dalej na tej tarczy. Jedynie życie według planu Boga, według Jego zamiarów jest strzałem w dziesiątkę. Nie ma lepszego planu. Życie nie ma nic lepszego do zaoferowania. Tylko Bóg oferuje ci 120, 150 albo 200% z tego, co możesz osiągnąć. I od ciebie zależy, i ode mnie zależy, czy pozwolę Panu Bogu ten plan realizować. A wiecie, tak jak już powiedzieliśmy na przykładzie Dawida, plan nie zrealizuje się, jeżeli będę niewłaściwie przygotowany, jeżeli niewłaściwie będę postępował podczas wykonywania tego planu. Pan Bóg będzie miał problem, żeby ten plan według pierwotnych zamierzeń zrealizować, jeżeli ja nie zajmę właściwej pozycji. Jeżeli ja nie będę właściwie przygotowany do tego, a On chce i współdziała we wszystkim, żeby ten plan się powiódł, żeby mnie przygotować do realizacji tego planu. A jeśli nawet ja zawiodę, to On znajdzie albo inny plan, albo innego człowieka, tak? Jeżeli ja zawiodę, Bóg jest ponad tym i ma wszelką moc. Natomiast Jemu zależy na tym, żebym to ja zrealizował ten plan. Czy zaakceptuję fakt występowania trudności, niedogodności, udręk, prześladowań? Nie miejmy złudzeń, kochani. Nie miejmy złudzeń. Jeżeli chcesz realizować plan Pana Boga, będziesz mierzył się z trudnościami i przeciwnościami. W drugim liście do Tymoteusza, w trzecim rozdziale, i to słowo przyszło do mnie, kiedy przeczytałem psalm 34 i tak skierowałem swoje myśli do tego, gdzie jest napisane, żeby Boży człowiek był przygotowany do wszelkiego dobrego dzieła. I skierowało mnie ta myśl do drugiego listu do Tymoteusza, do trzeciego rozdziału. I tam od 12, a jeszcze kochani wcześniej, bo od 10 czytamy takie słowa. Mowa o Tymoteuszu. I wiecie, ja w tym Tymoteuszu, w tych słowach, które pisał Paweł o Tymoteuszu, zobaczyłem takiego Dawida. Zobaczcie, co tam jest napisane. I to chciałbym też odnieść do siebie. Wziąć z tego jakąś lekcję, również z tej historii o Tymoteuszu. Od 12 do od 10. Ty natomiast, Paweł zwraca się do Tymoteusza, ty natomiast poszedłeś za moją nauką, sposobem życia, celami, wiarą, cierpliwością, miłością, wytrwałością, prześladowaniami i cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, Ikonium oraz w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, przeszedłem z wykrzyknikiem. Pan jednak wyzwolił mnie z nich wszystkich.
Tak wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Nie łudźmy się. Jeżeli chcesz być pobożny, jeśli chcesz być blisko Boga, jeśli chcesz iść Jego drogą, będziesz doświadczał trudności, prześladowań, będziesz w zamieszaniu. Nie będzie to wyrazem sądu. Oczywiście musisz się badać, muszę się badać, czy jestem w porządku przed Bogiem, tak jak Dawid, czy moja relacja z Nim jest na właściwym poziomie, czy nie dopuściłem się jakiegoś grzechu, ale nawet jeżeli się nie dopuściłem, nawet jeżeli nie będzie Bożego sądu, czy Bożego karcenia, które są dobre dla człowieka i dzięki Bogu za nie, to będę prześladowany, będę ścigany, ale mam oparcie w Bogu, bo Pan ratuje ze wszystkiego. Tak, wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, będą prześladowani. Natomiast ludzie źli i oszuści będą coraz bardziej brnąć w zło. Sami błądząc, również innych będą wprowadzać w błąd. I to zrobił Saul. Saul, wiecie, manipulował swoimi wojownikami, ale i tak żaden z nich nie chciał podnieść ręki na kapłanów. Dopiero Doeg Edomita, człowiek niegodziwy, zły, który doniósł Saulowi, wykonał ten mord. Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś, zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Całe Pismo natchnione jest przez Boga i pożyteczne do nauki, do wykazania błędu, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był w pełni gotowy, wyposażony do wszelkiego dobrego dzieła. Tymoteusz, tak jak Dawid, wybrał życie w pobożności, wybrał cierpienia, wybrał prześladowania i poszedł za Chrystusem. I dostał jasny sygnał, jasną receptę od Pawła, a ty trwaj w tym, czego się nauczyłeś. Trwaj pomimo przeciwności, pomimo trudności. Kochani, czy wytrwam do końca, czy dam się oszlifować? To są pytania do mnie, kiedy będę przechodził przez te trudności i być może nie będę ich rozumiał, kiedy będę mógł z punktu widzenia ludzkiego śmiało powiedzieć: Bogu, zawiodłeś mnie, jesteś niesprawiedliwy, przecież ja Ci służyłem, ja Ci służę, daję Ci tyle, dlaczego teraz mnie tak traktuje, dlaczego mnie to spotyka? I z punktu widzenia ludzkiego, naszej natury, być może będzie to usprawiedliwione, ale nie przed Bogiem. Czy dam się oszlifować? Czy dam Panu Bogu przygotować mnie do realizacji Jego planów? Czy wzruszą mnie prześladowania i trudności? Czy nastąpi zniechęcenie i podnoszenie pretensji w kierunku Boga, że jest właśnie niesprawiedliwy i że zawodzi? Dawid miał milion chwil w swoim życiu, kiedy mógł tak powiedzieć: Boże, zawiodłeś mnie. Dlaczego to się stało? Ale nie zrobił tego. Trwał blisko Pana. Dawid mógł wybrać inną drogę, inny plan dla swojego życia. Nie zrobił tego, szedł za Bogiem. Można powiedzieć, patrząc na tę historię, z uporem maniaka, a Bóg to błogosławił. I kochani, najważniejsze, Bóg był wierny Dawidowi i nie zostawił go, o czym czytamy w psalmach. Druga rzecz na podsumowanie. Jak z uwielbieniem Pana Boga w moim życiu? Jak oddaję Mu chwałę? Czy wznoszę swój głos? Czy mój głos wychodzi z moich ust, żeby Go uwielbiać? Dawid nie tylko, że sam błogosławił Pana w trudnościach, ale również zachęcał innych, żeby Go błogosławili. Wiecie, wielu z nas milczy na tym miejscu. 50, a może 75% ludzi, którzy tutaj się zgromadza, milczymy, nie mówimy, nie wyznajemy, że Bóg jest godzien chwały. Nie wiem, co myślimy na ten temat, ale to ma znaczenie. Głośna modlitwa, wyznawanie, błogosławienie Pana ma znaczenie w tym świecie duchowym. Ma znaczenie tutaj dla nas wszystkich, jak stoimy, bo możemy odebrać zachętę, możemy, Duch Święty może działać pośród nas swobodniej. Dawid nie uwielbiał tylko w sercu i w myślach, wołał z całych sił. Śpiewał pieśni uwielbienia i zachęcał też do tego innych, bez względu na czas, jaki miał w swoim życiu. I tak się zastanawiam, co by było, gdyby Dawid stanął tutaj obok nas. Gdyby była taka możliwość, oczywiście nie ma takiej możliwości, gdyby stanął obok mnie i powiedział: dlaczego nie uwielbiasz? I gdyby mnie zaczął zachęcać, czy ja bym oparł się, wiedząc, kim jest Dawid, co przeżył, czego doświadczał, jak Bóg go wyprowadził i jak wołał, jak uwielbiał, jakie to było uwalniające dla jego życia, czy nadal bym milczał? Jak już pastor i jego słowa nie pomagają, czy jakby stanął obok Dawid i powiedział: chłopie, uwielbiaj, kobieto, uwielbiaj, co bym zrobił? Słysząc i znając tę historię o Dawidzie,
jakie wymówki i argumenty bym przedstawił. I po trzecie, kochani, miejmy cały czas tą świadomość, że kiedy chcemy realizować plan Boga w swoim życiu, to diabeł uruchomi całe piekło przeciwko, żeby nas zatrzymać, żeby nas zniechęcić, żeby nas zniszczyć. Może będzie wszystko w porządku w swojej relacji z Bogiem, a będziesz przechodził przez najgłębsze doliny. Wiedz, że diabeł uruchamia wszystko, żeby zatrzymać cię, żeby cię zniszczyć, ale Boże Słowo mówiło do Dawida, Boże Słowo mówiło do Tymoteusza i mówi dzisiaj do nas, ale ty trwaj w tym, czego się nauczyłeś i buduj swoją pewność na Bogu i na tym, co Pan Bóg jest w stanie czynić w najtrudniejszych momentach. I Dawid jest dla mnie taką nauką, historią, na którą mogę patrzeć i mówić, Boże, ty jesteś wierny i dasz wyjście z każdej sytuacji. I chcę realizować Twój plan. Chcę być wierny Tobie, bo masz dobre rzeczy. Chcę być wytrwały. Tym chciałem się podzielić. Amen.